Witam raz jeszcze. Program W Punkt. Katarzyna Głujska. Dobry wieczór. Zgodnie z zapowiedzią pan dr Tomasz Żukowski z Uniwersytetu Warszawskiego jest już z nami w połączeniu. Witam serdecznie. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór, witam. Panie doktorze, dzisiaj od kilku godzin trwa w Sejmie dyskusja na temat najpierw jednej komisji śledczej, później drugiej komisji śledczej, a teraz trzeciej komisji śledczej. I jak pan doktor patrzy na tę strategię, którą przyjmuje Platforma Obywatelska, czyli taki wysyp komisji śledczych? No, w zasadzie można powiedzieć, że no, poza tematem afery wizowej, która rzeczywiście była dość mocno rozgrywana w kampanii wyborczej, no to te pozostałe tematy, no to są tematy, które są tematami, mam wrażenie, już takimi bardzo archaicznymi, a niektóre to już być może nawet nie do końca pamiętane w ogóle przez opinię publiczną. No ale mimo wszystko taka strategia została przyjęta, czyli najpierw epatowanie komisjami śledczymi, czy rzeczywiście ta mnogość i te tematy, które zostały wybrane, one będą zdaniem pana doktora służyć Platformie Obywatelskiej? No bo to chyba głównie chodzi o Platformę Obywatelską. Ja słyszałem jeszcze o trzech innych komisjach, czyli by wyglądało na to, że być może będzie ich więcej, ale nawet i trzy, biorąc pod uwagę, że to przecież jest dopiero pierwsze tygodnie nowej większości parlamentarnej, to już jest zdecydowanie bardzo dużo. Zwłaszcza kiedy no, tych projektów merytorycznych dotyczących legislacji w różnych dziedzinach ważnych dla polskiej gospodarki i społeczeństwa, no tak wiele nie znamy jeszcze. Dlaczego tak się dzieje? Ja myślę, że prawdopodobnie liderzy obozu lewicowo-liberalnego, czy liberalno-lewicowego doszli do wniosku, że powinni jakby eksponować przede wszystkim te wątki, które mogą integrować, a nie dezintegrować ten bardzo zróżnicowany swymi interesami, tożsamościami obóz. No a takimi tematami pewnie ich zdaniem mają być właśnie kwestie śledcze. One po prostu mają jakby równoważyć czy scalać w sytuacji głębokich podziałów, które mogą się jeszcze pogłębić w sytuacji, kiedy będzie trzeba realnie wybierać. No, w kampanii nie ma takiej konieczności, w realnym rządzeniu trzeba wybierać między interesami różnych grup, różnych środowisk, między różnymi wartościami. No tak, ale czy to nie jest tak, że tych komisji jest, ja powiem wprost, no po prostu za dużo, tak? Znaczy, że to są i tematy, które, ja nie wiem, powiem szczerze, na ile wybory w czasie pandemii mogą być dziś tematem, który rzeczywiście będzie elektryzował opinię publiczną. Nie wiem też, na ile system Pegasus, akurat ten system, bo to też dzisiaj wiele mówiliśmy na ten temat w wieczorze Telewizji Republika, no de facto promocja jednego systemu, choć wiemy, że nie jeden taki system w Polsce istnieje, ale akurat zdecydowano się promować właśnie ten izraelski produkt. Czy to nie jest tak, że no mimo wszystko, no owszem, będzie budowana afera, rozliczamy ich afery, tyle tych afer, że tyle komisji śledczych, ale w gruncie rzeczy będzie kakofonia jakichś starych przekazów. No nie ulega wątpliwości, że w tych kwestiach, dla których mają być te komisje powoływane, no, obie strony sporu mają swoje argumenty i nie tylko ta, która te komisje powołuje. To też warto zwrócić na to uwagę. No to chociażby, jestem strasznie ciekaw, jeśli ta komisja w sprawie wizowej zostanie powołana, jakie dane dotyczące skali potencjalnego zjawiska. Opozycji mówili w czasie kampanii wyborczej. Natomiast powtórzę raz jeszcze, mam wrażenie, że niezależnie od tego, że jakby niekoniecznie obóz nowej większości ma w tej kwestii silne karty, to są to te karty, które pozwalają go integrować, a nie dzielić, różnicować. I w związku z tym, ponieważ no, zbliżają się kolejne wybory, kolejna kampania, więc będą próbowali tą kartą się posłużyć, co będzie niewątpliwie pewną nową jakością, jeśli chodzi o skalę
tego działania w polskim systemie politycznym. No i będzie kolejnym wkładem w kształtowanie zupełnie nowych standardów po niedopuszczaniu do powoływania wicemarszałków, po radykalnym cięciu liczby przewodniczących komisji dla głównej partii opozycyjnej w Sejmie czy w parlamencie. Panie doktorze, czy pan się właśnie spodziewa jakby kontynuacji tej nowej tradycji, którą pan przed chwilą opisał, czyli rugowania, niedopuszczania w tym momencie największego klubu parlamentarnego, ewentualnie opozycyjnego w przyszłości do chociażby funkcji do prezydium Sejmu, do odpowiedniej liczby szefów komisji. Tutaj też pan profesor Przemysław Czarnek sygnalizował, że najprawdopodobniej będzie próba ograniczenia miejsc dla posłów Prawa i Sprawiedliwości w tych komisjach, co będzie jakby wprost naruszeniem już przepisów prawa. Ale one mówią o tym, że to ma być liczba proporcjonalna do stanu posiadania klubów parlamentarnych. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak się stało, że rzeczywiście ta ilość osób będzie ograniczana, no bo przecież obyczaje dotyczące obsadzania zwykłych komisji zostały już ewidentnie złamane. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Natomiast wracając jeszcze na moment do tego, dlaczego te komisje. Otóż te komisje inaczej będzie wyglądała ich odbiór społeczny, jeśli utrzyma się pluralizm w mediach. Ale nieprzypadkowo politycy, którzy te komisje organizują czy zapowiadają powołanie, mówią, że one powinny ruszyć po zmianach, które mają zamiar przeprowadzić politycy liberalno-lewicowi w mediach publicznych. No, będą liczyli na to, że po prostu będą już posiadali znaczącą kontrolę nad debatą publiczną, co będzie zwiększało szanse, że ich przekaz będzie się łatwiej przebijał niż ten drugi, który będzie reprezentowany przez drugą stronę politycznego sporu. Panie doktorze, zmieńmy temat, znaczy w pewnym sensie zmieńmy, ale też może inaczej, może kontynuujmy, bo pan doktor wspomniał o tym, że te komisje będą też działały integrująco na poszczególne człony dzisiejszej opozycji, a w przyszłości najpewniej koalicji rządzącej, ale też pojawiły się takie informacje, wedle których mają toczyć się rozmowy pomiędzy tą trzecią drogą rozumianą jako dwa człony, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe i Partia 2050, Polska 2050 Szymona Hołowni, a lewicą. I te rozmowy dotyczyć właśnie miałyby wyborów samorządowych i jakiegoś wspólnego startu. No, ja przypomnę, że wówczas, kiedy bardzo nośny był temat jednej listy w wyborach parlamentarnych, to wówczas na przykład PSL mówił, że on sobie nie wyobraża wspólnych kandydatów z lewicą, bo tu jest taki rozdźwięk między tymi ugrupowaniami. No teraz się okazuje, że oni mają ze sobą rozmawiać, czyli jednak ta wyobraźnia się troszkę powiększyła. To chyba pokazuje, że nie o lewicę tu chodziło w wyborach parlamentarnych, a chyba bardziej o Platformę Obywatelską w takim razie. Chodziło o to, że z jednej strony wszystkie te formacje obecnej czteropartyjnej, no, pomijając małe partie wewnątrz Koalicji Obywatelskiej, to powiedzmy sobie w uproszczeniu czteropartyjnej. No i wewnątrz lewicy. Tak, no to wtedy byłoby już pięć, no umówmy się, te cztery w uproszczeniu, a może się pięć, no bo między Razem a resztą, między panem Zandbergiem, panem Czerzastym jest jednak duża różnica. Otóż ci wszyscy politycy i te formacje bardzo dbają, czy chciałyby dbać o własną odrębność, własną odrębną tożsamość. No bo ewentualne dłuższa współpraca na jednej liście i w ramach jednej struktury z silniejszym, no kończy się po prostu wchłonięciem tego słabszego, o czym uczą zarówno losy Unii Pracy sprzed wielu lat, jak i sprzed niewielu lat losy potencjalnego rywala Platformy, jakim była partia pana Petru, który nawet już w tej chwili w zupełnie innej partii niż tej, którą zakładał kiedyś, jak pamiętamy. Czyli w związku z tym temu właśnie służyła walka o zachowanie własnej odrębności organizacyjnej w ramach wyborów parlamentarnych, przy równoczesnym łączeniu się
czy to z powodu względnego podobieństwa programowego, znaczy dużego, ale niepełnego, na lewicy, czy nawet łączenia się przy no, dalekich, przy dużych różnicach programowych, jak w wypadku PSL-u i partii pana Hołowni. Tu chodziło o to, żeby mieć szansę, żeby przekroczyć wspólnie próg. W wyborach samorządowych ten próg jest jeszcze wyżej ustawiony faktycznie, dlatego że kręgi są małe i dlatego rozumiem, wszystkie te trzy partie mogą rzeczywiście rozmawiać między sobą, ale oczywiście będą robić wszystko, żeby uniknąć rozmów, które by oznaczały włączenie ich w struktury kampanijne, a w konsekwencji polityczne Platformy. Która wtedy ich po prostu by wchłonęła. Panie doktorze, jak pan patrzy na styl, w którym pracuje już? Można powiedzieć, pracuje, no chociaż to cały czas trwa pierwsze posiedzenie Sejmu, no ale mimo wszystko ono już miało tyle dni obrad, że już coś widać. Pracuje marszałek Hołownia. Ja pamiętam no, takie zachwyty w ogóle, można powiedzieć chyba lawinę zachwytów po tych pierwszych dwóch dniach prowadzenia przez niego posiedzenie Sejmu. No i jeszcze w czasie kampanii wyborczej, ja tu zacytuję obraźliwe określenie, ale myślę, że ono dużo mówi. Jego autorem jest pan Tomasz Lis, kałownia. No a później się okazało, że po pierwszych dwóch dniach prowadzenia obrad Sejmu już jest ideał piękna. Więc tak długą drogę w opisie przez te same media przeszedł pan Hołownia. Ale czy rzeczywiście zdaniem pana doktora, jak pan doktor to ocenia, czy on skutecznie wykorzystuje to stanowisko bardzo eksponowane i tą możliwość no, pokazywania się opinii publicznej, czy też wpada w pułapkę, która myślę, że zawsze czyha na takiego nowicjusza w polityce, a szczególnie tego, który na dzień dobry dostaje dużą władzę, takiego samozachwytu i czy przypadkiem nie dryfuje. Ja użyję takiego bardzo kolokwialnego określenia, ale to jest pewien symbol zrozumiały dla wszystkich w kierunku smerfa ważniaka. Wie pani, powiem tak, generalnie rzecz biorąc, pan Hołownia, czy jak niewątpliwie wielu talentów, ale to jest zmieniających się planów życiowych, no gdyby chciano dostosować jego strategię do strategii politycznej formacji, które współtworzy, to powinien był zawrzeć umowę koalicyjną w odwrotnej kolejności. To znaczy on wpierw powinien był zostać wicemarszałkiem, i potem przyglądać się panu Czarzastemu jako marszałkowi i po dwóch latach już z doświadczeniem politycznym zostać marszałkiem. To logiczna kolejność. Ale ponieważ jego fundamentalnym celem jest od kilku już lat zostanie prezydentem RP, przypomnijmy w 2020 roku mu się nie udało, ale też zaczął budować strukturę, które udało się przetrwać przez kilka lat. To naprawdę duży sukces dla jego partii, że przeżyła te kilka lat i stała się języczkiem uwagi politycznie, co dało mu możliwość, żeby stać się marszałkiem po to, żeby skutecznie zostać kandydatem na prezydenta, bo taki przecież jest jego cel. I teraz jest w takiej sytuacji, kiedy powyborczy entuzjazm zwolenników jego partii, jego, plus tych, którzy przyłączyli się i zainwestowali krótkoterminowo w nowy obóz polityczny, w nową większość parlamentarną, powoduje, że niezależnie od tego, czy popełnia większe czy mniejsze błędy, to ludzie tego jego zwolennicy raczej nie widzą. Ale już w tym momencie widać, że niektóre jego działania no, mogą skutkować w dłuższym okresie, wtedy kiedy już ten entuzjazm pierwszy się skończy, to jest kwestia paru miesięcy, to może to w niego uderzyć. Ponieważ po pierwsze okazuje się, że po pierwsze w swoich deklaracjach niekoniecznie jest słowny. Mówi, że nie będzie zamrażarki, a okazuje się, że jest. No powiedzmy chłodziarka, a może nowa zamrażarka. Po drugie no, wchodzi bez przerwy w polemiki z osobami występującymi w parlamencie, w Sejmie, kiedy on sam prowadzi obrady. Tego się zasadniczo jednak prowadzić w dłuższej perspektywie nie powinno. Więc jestem sam ciekaw, w jakim tempie może się zużywać. Natomiast z perspektywy jego celów politycznych to najbardziej kontrowersyjną kwestią jest ciągła polemika z obozem prawicy. No, kiedy jest rzeczą oczywistą, że on chce wygrać wybory, rywalizując z panem Trzaskowskim, to on musi dostać albo głos. Albo z panem Tuskiem. No w razie, gdyby chciał rywalizować z kandydatem obozu liberalnego, to musi liczyć na głosy prawicy. No w tej chwili od siebie prawicę zniechęca.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan dr Tomasz Żukowski, politolog, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem Telewizji Republika. Dziękujemy serdecznie, panie doktorze, za opinię, za komentarze i za analizę. Szanowni państwo, ja również bardzo dziękuję za tę część wspólnie spędzonego wieczoru w Republice, ale wieczór w Republice trwa, więc proszę z nami pozostać. Do zobaczenia.